do 2002 roku dostaliśmy sprzęt prawie na 9 milionów złotych, w tym no, dwa największe sprzęty, to jest aparat do tomografii komputerowej w 2015 roku na kwotę 2 miliony 600 około, potem wcześniej dostaliśmy również w 2011 roku aparat do scyntygrafii, i to jest prawie kwota około 3 milionów złotych. Dostaliśmy sprzęt na wyposażenie poradni audiologicznej. Jak wiecie, to właśnie tutaj dzięki orkiestrze, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy odbywają się właśnie u wszystkich dzieci po urodzeniu badania słuchu. Dostaliśmy również aparat do RTG, aparat do USG, dostajemy pompy infuzyjne. Został doposażony SOR, również aparat do USG. O taką nowość jak aparat monitor do triażu, który tutaj jest widoczny. Tak jak mówię, dostajemy co roku sprzęt, o który się zwracamy i ten sprzęt jest maksymalnie wykorzystywany w tym szpitalu, a że jest to szpital dziecięcy, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Jest to tak zwana gamma camera, sprzęt do wykonywania badań scyntygraficznych, badań izotopowych, badań określających funkcję narządów, wybranych narządów, w zależności od tego, jaki rodzaj izotopu, znaczy może niekoniecznie, jaki rodzaj radiofarmaceutyku stosujemy i podajemy pacjentom. Te badania są wykonywane tutaj w naszym ośrodku, głównie u dzieci. 90% to są dzieci. Ograniczenia wiekowe, no to tylko górne, bo do 18 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o nawet u bardzo małych dzieci możemy tego typu badania wykonywać dwutygodniowych, jeżeli jest taka potrzeba. Sporadycznie, ale jeżeli jest, to te badania wykonujemy. No w naszej pracowni, co się rzadko zdarza, ale tak jest, jest możliwość wykonywania badań w znieczuleniu ogólnym i to zarówno pacjentów hospitalizowanych, jak i pacjentów ambulatoryjnych, ponieważ dzieci no, w wieku 4, 5 lat, 3 lat no, nie wyleżą w momencie wykonywania tego badania. Część badań jest krótkich, trwa w granicach 10 minut, ale są też badania, które trwają około pół godziny albo do godziny. One wymagają odpowiedniej sedacji, odpowiedniego znieczulenia, uspokojenia dziecka. No, warunkiem dobrego wykonania i odczytu, potem interpretacji badania jest no, jednak wykonywanie w warunkach, w których dziecko leży w sposób nieruchomy. W granicach około 1000, różnie, ale teraz w granicach 1500 mniej więcej się to tak kształtuje. Tak jak mówiłam, większość to są małe dzieci. Właściwie chyba na Śląsku to jesteśmy jednymi z niewielu, które wykonują właśnie badania u takich malutkich dzieci, dzieci mniej więcej do 5-6 roku życia, bo to są dzieci takie dosyć trudne w uspokojeniu i we współpracy i wykonywaniu badania.